Moi mili, w kolejnej herbatce witam. Cieszę się, że polubiliście ten luźny nastrój. Ja też lubię do was tak gadać. Nie mam konspektu, nie mam punktów, nie muszę być bardzo zdyscyplinowana, chociaż ja generalnie lubię dyscyplinę wypowiedzi i szanuję tych, którzy potrafią yy, oddać szacunek interlokutorowi. Mówiąc to, co chcieli powiedzieć, a nie coś kompletnie przypadkowego. Dlatego zawsze mnie dziwi, że ktoś mi kłada dziecko do brzucha. Bo ja bardzo o to dbam, żeby to, co mówię, było tym, co chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest taki temat, który warto by może właśnie opisać konspektem. I w osobnym jakimś podcaście omówić. Bo wielu z obywateli ziemskich, tak to nazwę sobie, z premedytacją nie szanuje słów. Niektórych niektórych używa do y, złych rytuałów nieświadomie. Innych z nich używa do manipula manipulacji. A słowa. Służą do tego, żeby były włącznikami wielkiego dobra, wspaniałej energii i cudów. Zatem te dobre słowa, adekwatne, to jeden z moich celów, taka moja idea fix. Dziś mm, chciałabym powiedzieć parę słów na temat. Mojego połącz mnie ze źródłem. Jedna z pań mi tutaj zarzuciła, że jak ktoś nie wie o co mi chodzi, no to może skierować to nieświadomie do jakichś ciemnych sił. Po pierwsze, ciemne siły nie łączą ze źródłem. Po drugie, to czy ciemne siły mają do ciebie dostęp, zależy od tego, czy dasz im wjazd. Będąc na wysokim poziomie wibracyjnym, nie dajesz do siebie dostępu. I sam w sobie jesteś wystarczającą fortecą, żeby nikt yy, nawet nie pomyślał o tym, żeby spróbować nadwyrężyć twoje mury. Po prostu czuj się silny, czuj się w sobie miej w sobie zawsze światło miej w sobie zawsze wyznaczony kierunek i wszystkie azymuty wtedy nigdy nikt nie wykorzysta yy, nie, nawet nieudanej leksyki, żeby ciebie przejąć w posiadanie. To jest taki lęk temu wszystkiemu towarzyszy, który rzeczywiście może być drogą do tego, ale nie te słowa. Jeśli ty, mając w sobie światło, zamysł połączenia z Gają, powiesz, połącz mnie ze źródłem, to żaden ciemny byt nie zrozumie, że ty właśnie jego tutaj wołasz. Bo twoje połącz mnie ze źródłem, płynące z twojego serca, w twoim pełnym spektrum kolorystycznym, to zawsze jest. Ty, moja ziemska, substancjalna świadomości, połącz mnie ze źródłem. A źródło jest tylko jedno. I oczywiście, że jeśli twoja wola będzie. Źle skanalizowana, to Ty nawet w tym źródle sobie znajdziesz lęk i to, czego nie chcesz, bo źródło jest początkiem i stworzeniem i inicjacją wszystkiego i tam jest każdy temat, każda intencja i każdy wariant. Ale Twoja wolna wola, Twoja siła i Twoja wibracja daje Ci zawsze rozpoznanie. A to rozpoznanie nie odbywa się na Yy, przestrzeni, w przestrzeni rozumu, tylko w przestrzeni serca. Zatem, czyste serce, ufność, brak lęku, pewność siebie, miłość i prawda jako najwyższy cel. Ja o tym wszystkim stale mówię. Jeśli to masz, to nie ma tak że jak cokolwiek powiesz, to jakiś diabeł to wykorzysta i się przyłączy, bo użyłeś złego słowa, albo źle pomyślałeś. Nie, nigdy tak nie będzie. To nie jest tak, że jak tutaj żyjemy, to czyhają na nas wszystkie złe energie i one tylko czekają, aż się pomylimy, przejęzyczymy, czy nasza myśl będzie nieprawidłowa. Nie żyjcie tak. Jeśli ktoś tak mówi, strasząc was jakimiś podczepami, jakimś ryzykiem, spotkania z kimś tam cały czas i mówi uważajcie jak na polu minowym, to ja mówię przeciwnie. Nie uważajcie na żadnym polu minowym, tylko bądźcie stwórcami pola, na którym nie ma żadnych min. Bo to wy swoją świadomością kształtujecie obszary, które aktywujecie. Efekt obserwatora polega na tym, że wasza wyobraźnia buduje przestrzeń, którą ożywiacie, pozostając w niej. Także nie bójcie się żadnych takich głupot, jak ktoś pisze, że im jesteście w wyższej wibracji, tym więcej na was czyha złych bytów. No to znaczy, że to jest zły prorok i trzeba się od niego odwrócić. Bo brak lęku, pewność siebie. Absolutne przekonanie, że jeśli stoisz w prawdzie czystości, dobru, yy, yy, najwyższym charyzmacie yy, wymiany energii wdzięczności, to światło jest z tobą, bo ty świecisz. Już. Myślę, że w krótkich słowach odpowiedziałam na ten yy, dziwny komentarz. Ja nie za bardzo chcę się rozlegle udzielać w komentarzach, które mają na celu zaimplementowanie gdzieś tam mi jakiejś wątpliwości, bo ja sobie tego nie dam zrobić. I zawsze odpowiadam: jestem spójna, jestem etyczna, nie jestem jak chorągiewka. Zawsze mówię to samo, może to nawet nudne, na różne sposoby. Najwyższym celem jest prawda. I ja tak żyję. I wtedy, kiedy ja mam taką predylekcję i kiedy ja mam posadowienie w tym strumieniu czystości, świetlistości, to zawsze to, co ja wbuduję do matrycy zbiorowej świadomości, będzie indukowało powiększenie pola morficznego wszystkiego, co dobre. Na wszystkich poziomach rzeczywistości, we wszystkich wymiarach. Bo wiecie, to, co my tutaj zmieniamy, zmienia przestrzeń we wszystkich wymiarach. To jest qualium. To jest istotny fakt w przestrzeni wariantów. On nie dotyczy tylko tego życia. Tylko tej inkarnacji i tylko tej rzeczywistości, w której być może utknąłeś. Dlatego warto takie procedury stosować świadomie. Czyli to, co robisz tu, zawsze wpływa na wszystkie warianty rzeczywistości, na wszystkie warianty ciebie. Bo jak mówi Georg Heim, żyjemy w co najmniej 13 wariantach równolegle. To zawsze wpływa na wszystkie inne warianty. Podkreślam to we wszystkich moich publikacjach. Jesteśmy istotami skalarnymi. To, że tracimy zawartość nadprzewodnią w nas, wynika z naszych błędów, z naszych złych wyborów, a nie z naszych pomyłek, bo pomyłki zawsze szybko korygujemy. To wszystko dzieje się na poziomie świadomości i intencji. Jest w nas taka taki atom styku rzeczywistości. Nasim Haramein nazywa go osobliwością. Czyli samym centrum czarnej dziury. On uważa, że tam właśnie winniśmy się zapadać, tam są drzwi do innych wymiarów. I do wielowymiarowości generalnie. Ojej, mam nadzieję, że to nie za trudne, co powiedziałam. Natomiast chciałam się odnieść do tego komentarza. Lęką mówimy nie. Jeśli ktoś mi mówi, proszę wszystko 10 razy powtórzyć, mimo że pani już to 10 razy powtórzyła, a ja tego nie słyszałam, żeby wszyscy wiedzieli, co konkretnie do kogo mają mówić, bo może tam czycha ciemna moc. No, na mnie nie czycha I na nikogo, kto ma. Bardzo dobry zamysł nie czycha. Na nikogo, kto codziennie podnosi swoją wibrację nie czycha. Nic na was nie czycha. Bo jeśli macie dobry zamysł, to stwarzacie przestrzeń, w której nikt na kogo ani na nic nie czycha. To jest powód, że jednym z pierwszych moich wystąpień było wystąpienie nie lękajcie się. Ja tam jeszcze nie byłam taka obyta. Nie mówiłam tak zbornie może. Ale sens tam jest, bo zawsze mówię to do ludzi od ponad 20 lat. A wszystko to, co tu słyszycie, to jakaś część tego, co używam w terapiach moich osobistych. Tutaj macie to gratis, bierzcie i jedźcie. Tylko no nie, nie, nie szukajcie jakichś takich yy, yy, zjawisk, które mogłyby potencjalnie zasugerować, że warto się czegoś bać. Bo w ogóle się nie warto bać niczego. Lęk, to właśnie lęk, to są drzwi dla ciemnych. Się nie boicie, to ciemni stoją z dala. Pochylają się w pokorze i robią coraz więcej miejsca. A jak tylko się boicie, to oni od razu są blisko. Lęk to zjazd wibracji. Pamiętajcie, zawsze sobie dacie radę. Dowodem na to jest to, w jakim momencie jesteście teraz. Popatrzcie do tyłu. Wiele trudnych sytuacji było, w których wydawało się Wam, że sobie nie poradzicie, baliście się, a jednak przetrwaliście je i jesteście tu, gdzie jesteście. Co jest dowodem na to, że szkoda było energii na ten lęk. Wystarczyło sobie pomyśleć, przecież sobie zawsze poradzę. I do tego Was zachęcam. Następna kwestia. Sprawa programu z Jerzym Ziębą. Wczoraj nagraliśmy bardzo dużo materiału. Nie wszystko y, puszczę, dlatego że y, rozmawiało nam się znakomicie. Zatem wybraliśmy się i w rejony, które nie do końca celują y, w sam problem raka. A Audycja pierwsza z Jerzym Ziębą pojawi się w cyklu antyrak, więc zostanie tam wszystko to, co Jerzy Zięba ma do powiedzenia na temat raka. To nie znaczy, że ja nie mam do powiedzenia więcej, i to nie znaczy, że zawsze we wszystkim jesteśmy spójni. Natomiast zaprosiłam Jerzego Ziębę po to, żeby powiedział, jak to widzi Jerzy Zięba ponieważ odkąd w 2016 roku wypuścił pierwszą część ukrytych terapii, poziom świadomości Polaków i odpowiedzialności za własne zdrowie, czyli za część, która wydawała się tylko zależna od kontrolerów, za część świadomości, bo zdrowie jest częścią świadomości, która wtedy wydawała się uzależniona od systemu, to przejęcie tej świadomości, tego, tej odpowiedzialności za tą część świadomości nastąpiło także za sprawą pierwszej książki Jerzego Zięby. Uważam, że to niezwykle cenny krok, odważny. Uważam również, że Jerzy Zięba ma olbrzymią wiedzę. Nie wszystko musicie wziąć, jeśli z tym nie rezonujecie. To dotyczy w ogóle całej wiedzy. Jeśli z czymś nie rezonujesz, z czym ja mówię, to nie bierz tego. To znaczy, że ty. W tej chwili, w której jesteś, nie jesteś połączony z tą częścią mojej racji, wypowiedzi czy mojej prawdy nawet. To nie znaczy, że ty jesteś na wyższym czy niższym poziomie rozwoju niż ja. To znaczy, że jesteś na innej drodze. Ja nie mam do ciebie pretensji. Weź sobie to, z czym rezonujesz. To, z czym nie rezonujesz, został dla innych i tyle. Nie musisz tego zadeptać. Kontestować, opluć. A zwłaszcza yy, nie rób tego z wypowiedziami wyrwanymi z kontekstu. To zawsze mnie trochę zastanawia, bo wydaje mi się, że na tym poziomie, na którym wszyscy jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczne jest wyrywanie wypowiedzi z kontekstu. To jest takie wypreparowane przez system, że. W usta każdego możemy włożyć coś, czego on nie powiedział, za sprawą y, odpowiednio złego myślenia. Więc nie róbmy tak wszyscy. Słuchajmy się uważnie, słuchajmy sercem i nigdy w życiu się nie bójmy. Więc ja usuwam. Nie ja personalnie, ale moi, moi admini oczywiście, bo no mówię, nie mam na to czasu. Czasem zaglądam w komentarze, ale konstruktywnie, nie destruktywnie. Natomiast admini mają prikaz ode mnie, yy, usuwać wszystko, co może zarazić lękiem, niepewnością albo agresją. No to jest taki trąd. Jak się go już wpuści, to on yy, buduje społeczność wokół tego zarazka. A my nie możemy się teraz jako społeczność podporządkować temu, co pozbawi nas nosa, ręki, nogi lub serca. My musimy mieć moc w tej chwili i żadne wirusy podziału ani bakterie niespójności nie powinny być dopuszczane do aktywności. Po prostu. Wystarczy nam yy, napór tego negatywnego goo, który chce nas przeprogramować, zabierając nam wszystko, co lotne, wysokie i wspaniałe. Dostęp do tych najwyższych energii to jest najcenniejsza sprawa, bo to jest dostęp do omnipotencji. Jeśli my stoimy w energii kreacyjnej, w wysokiej wibracji, bo tylko wtedy jesteśmy kreatorami. To nic. Co niskie, ciemne, nie ma do nas dostępu. Nie wierzcie w to, że jak sobie pomylicie końcówkę wyrazu, to diabeł wskoczy wam na plecy. Nie. Nie. Lęk spowoduje, że cały czas wam będzie siedziało na tyłku. Tenże diabeł, a nie końcówka wyrazu. Tak sobie myślę, że taki wywód logiczny no, powstaje troszkę w odpowiedzi na wszechobecną rytualizację. Ta negatywna, pasożytnicza wibracja, czy częstotliwość, wymusza na nas pewne rytuały. Abyśmy nieświadomie dawali zgodę. Wejście w taki rytuał to też jest decyzja i intencja. Zatem to nie jest tak, że jak się tylko yy, pomylisz, to już robisz ten rytuał. Nie. Rytuał musi być Twoją decyzją. Oczywiście niektórzy wchodzą w te rytuały z ciekawości albo z takiego przekonania, że nie oszukają diabła. Tutaj sobie tam wejdę, coś tam sobie załatwię, a potem się zwinę i znowu sobie posłucham Moniczki i pogadam na czacie ze wszystkimi, żeby znowu sobie yy, przebudować moją świadomość. No nie ma tak. Albo stoisz w tej przestrzeni diabelskiej, albo wchodzisz z czystym sercem do przestrzeni yy, wolnej od wszystkich diabłów. Tutaj nie odnajdziesz się, jeżeli będziesz handlował z diabłem. Poza tym powiem ci jedno: on jest mądry, jak wszystko, co stworzył Bóg, z perfekcyjnym kłamcą. I jeśli ty pomyślisz sobie, trochę go oszukam, no to dajesz mu szansę, żeby się z nim połączyć. I tutaj jest, słuchajcie, klucz. Wibracje, żeby mogły na siebie wzajemnie oddziaływać, to muszą stanąć na jednym poziomie. Czyli ty musisz się zniżyć, zredukować do poziomu wibracji ciemnych. Nie ma możliwości, że wtedy, kiedy świecisz i błyszczysz, to coś będzie miało do ciebie dostęp. Tutaj robię figurę retoryczną. Nawiązującą do początku tej herbatki. Jeśli jesteś w wysokim świetle, nic do ciebie nie podejdzie, to ty musisz dać polecenie, żeby twoja wibracja, musisz dać zgodę na to, że twoja wibracja spadła. No, jak dajesz zgodę? No, możesz dać zgodę yy, jedząc to, czego nie powinieneś, przyjmując do ciała to, czego nie powinieneś, yy, Bratając się z energiami, z którymi nie powinieneś się bratać, pijąc wódkę. Bając. Wtedy dajesz, otwierasz drzwi tym wszystkim energiom, które namawiają cię na różne rytuały. Mówią ci. Wiesz co, my jesteśmy tak naprawdę fajni. Nie wiesz, my jesteśmy prorokami dobrej zmiany. Nie wiesz w to, że my ci zrobimy jakąś krzywdę. Chodź, pójdziemy razem w tango. Będzie fajnie. I nagle się wtedy orientujesz, że to jest rytuał. I wtedy możesz powiedzieć, nie pozwalam. Zawsze możesz to powiedzieć. Pomyłka. Wychodzę stąd. A wy? Won ode mnie. I już. Nie trzeba do tego szukać egzorcysty, nie trzeba się zabezpieczać, pisać sobie kartek, 20 milionów słów, wypowiedzi, żeby to odkręcić. Nie, wystarczy intencja, na poziomie serca. Nie chcę tego. Nie wpuszczam. Tworzę poziom, na którym was nie ma. Idę tam. Dbam o siebie. Medytuję. Łączę się z moją rodzimą świadomością, z tym, co napełnia mnie siłą, pewnością siebie, miłością i prawdą. Jeśli czegoś nie dopowiedziałam w tej kwestii, to jeszcze oczywiście dopowiem. A Jerzy Ziemba niedługo będzie, z jego ogromną wiedzą, powie trochę o różnych procesach. No, nie wszystko powiedział, co tam by chciał, ale i tak rozmawialiśmy bardzo długo, więc. Z tego wytniemy trochę takich rzeczy, które po skompresowaniu dużym będą może do wytrzymania, bo nikt nie wytrzyma wielu godzin audycji. Zatem słuchajcie ze wszystkiego, co was otacza: bierzcie to, z czym rezonujecie. Jeśli z czymś nie rezonujecie, to odwróćcie się i idźcie dalej. Zróbcie tak, jak z wystawą sklepową. Idziecie piękną ulicą, na środku są drzewa, ulica jest szeroka, piękne latarnie, zadbane o formę, cudowne sklepy. Każdy z nich jest dziełem sztuki? Idziesz i oglądasz wystawy. Nagle się zatrzymujesz przed jedną z nich i okazuje się, że ona jest wstrętna, że ona cię wkurza. Że na niej są rzeczy, które Twoim zdaniem psują cywilizację, że w ogóle nie tylko nie chcesz ich kupić, ale nie chcesz, żeby ktokolwiek to kupił. Więc ta wystawa to jest dla ciebie lekcja. Bo z jednej strony musisz przyjąć, że powinieneś zaakceptować to, że na tym świecie są inni ludzie, którzy są na innym etapie. Doświadczenia, potrzebują przybrania innej formy i na co innego patrzą. Oni też mają prawo do kreacji. Być może ta wystawa im do czegoś potrzebna. Jeśli ty jesteś naprawdę bardziej zaawansowany, tak jak podpowiada ci twoje ego, to i tak wykreujesz coś silniejszego niż ten, kto kreuje nieudacznie. Zatem ty nie musisz wziąć pałki. I rozwalać tej wystawy. Wystarczy, że po prostu pójdziesz dalej i nie będziesz zasilał tego, co ci się nie podoba. Czyli, idąc tą piękną ulicą, mijasz tą wystawę i zatrzymujesz się przy następnej, na której są piękne kwiaty, cudowne suknie. Uszyte z miłością, zaprojektowane dla podniesienia poziomu, poziomu piękna na planecie. I wiesz co? Potem się odwrócisz do tyłu i już w ogóle tej brzydkiej wystawy nie będziesz widział. Nawet nie będziesz miał świadomości, czy ona znikła, czy ty po prostu nie widzisz tej części rzeczywistości. Powiesz, to jest trochę tak, że jak się pójdzie tam na drugą stronę, to nie każde wejście jest dobre. Na dole jest tak zwany niski astral, szumowina astralna. I ty, jeśli umiesz tam wchodzić, jeśli masz wysoką wibrację, będziesz wiedział, gdzie iść, żeby nikt tam do ciebie nie podszedł. A jeśli się tam władujesz dla durnego doświadczenia, to oczywiście, że możesz dostać w oko. Albo co gorsza gdzie indziej. Ale to nie znaczy, że twoją rolą jest wykasowanie tych poziomów. Ty masz pójść na inne, na te białe, świetliste, bez tej industrialnej, obrzydliwej scenografii. I kiedy już tam wejdziesz, będziesz czuł, że jesteś w bezpośredniej obecności źródła. I to ci się nigdy nie pomyli. Zatem ze wszystkiego, co ci pokazuje, wybieraj to, co z tobą rezonuje, z tym się połącz. Zunifikuj swoją wibrację z tym, co chcesz zaabsorbować. To jest wszystko, co jest do zrobienia. Kupowanie pistoletów, kijów baseballowych albo innych urządzeń do zniszczenia nic ci nie da, bo wszechświat zawsze potrzebuje równowagi. Wszystko zawsze odrośnie. Więc bądź dobrym obserwatorem. Patrz na to, co chciałbyś żeby się powiększyło, bo wtedy konstruując pole morficzne, wzbogacając je, przyczyniasz się do wzrostu piękna, dobra, miłości, wolności, prawdy. No właśnie. Dzisiaj piję taką herbatę, bo też mam pytania o fluor w herbacie. No i ja wybieram Zielone herbaty niskofluorowe. Polecam. Wiem, że się taka marka Basilur reklamuje, że jest niskofluorowa. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że nie kłamią. Zatem piję Basilura dziś. Jak będę piła tę następną, którą już kupiłam, to też wam powiem, co to za herbata i czy dobra. A jak ktoś z Was znajdzie zieloną Earl Grey. Fajną z tych dalekich miejsc na świecie, no to się podzielcie wiedzą w komentarzu, bo to są zazwyczaj niskofluorowe herbaty. To jeszcze dziś omówić. Dziś wieczorem? W nocy właściwie, bo zawsze, żeby zendim coś nagrać, to ja muszę noc zalwać. W nocy nagrywamy Program z Julią Cannon, z córką Dolores Cannon, której książki was zachwyciły. Uważam, że Dolores Cannon i jej metoda to jest zjawisko. Zatem audycja może być ciekawa. Ja dzisiaj będę yy, razem z Endim. Postaramy się zrobić tak, żeby wszyscy mieli możliwość... Posłuchania tej audycji z energią słowa, czyli będzie w dwóch językach. Ja będę mówiła po polsku, w większości Andy będzie mówił po angielsku, będzie wszystko tłumaczył, bo jest specjalistą w tej kwestii, i będziecie dlatego też odbierać energię słów. Nie tylko, że będziemy robić tam deskrypcje, ale przede wszystkim wszystko się zadzieje w czasie połączenia. Z Julią Cannon. Mam nadzieję, że ta rozmowa też zapali wam fajne światło. Bo teraz dużo nadłużyć związanych z hipnozą w przestrzeni. My bardzo chcemy ten problem rozświetlić, bo ta kwestia domaga się doprecyzowania. To nie jest dobre, co widzimy wokół, że każdy się do każdego włamuje, próbuje mu zostawić swój wytrych, bo pamiętajcie, zawsze hipnotyzer zostawia swoją cząstkę, na którą ten, kto się hipnozie z nim poddał, będzie wrażliwy. Czyli jeśli ktoś będzie miał zły zamysł, albo normalnie się zepsuje, bo ludzie się psują, to będzie miał dostęp do tych, których Poddawał hipnozie. Więc bądźcie ostrożni, dobrze wybierajcie. Mnie przekonuje metoda Dolores Canon, ale wiem, że jak wszędzie, wielkie znaczenie ma terapeuta. Porozmawiajcie z tym człowiekiem, który ma mieć do Was dostęp, zanim się zdecydujecie, czy to on. Wymieńcie z nim korespondencję, poczujcie jego energię. Serce wam powie, co robić. Bo ja w ogóle rekomenduję rozpoznanie sercem. No Pytacie często, jak to rozpoznać. No normalnie poczujcie czakrę serca to jest miejsce na poziomie fizycznym splotu słonecznego. Jeśli z jakiegoś powodu to miejsce się ściska. Zmniejsza i na jakąś myśl czujecie, że ono wchodzi w stan skurczu, no to macie odpychanie. A jeżeli na poziomie serca czujecie bezpieczeństwo, czujecie szerokość oddechu, czujecie potrzebę zbliżenia się do tej osoby lub kwestii, jeżeli Was przyciąga, to znaczy, że to jest dla Was prawda. I to jest jedyne rozpoznanie. Nie ma ludzi, którzy mają zawsze rację, bo ludzie się też psują. I to, że ja dzisiaj jestem w wielkiej mocy, nie znaczy, że się nigdy nie zepsuję. Oczywiście od wielu lat pracuję nad tym, żeby zawsze iść do góry, żeby się zawsze powiększać. Bo wiem, że odpowiadam za moich podopiecznych. Że oni potrzebują światła. I ja to światło muszę w sobie mieć. Kapitalny powód do samodyscypliny. No i mieć jedną pewność: że ja zawsze żyję wedle tych instrukcji, których udzielam Wam. Nie ma tutaj specjalnych praw. Dla mnie. A innych dla Was. Ja rekomenduję to, czego doświadczam i co praktykuję sama. I w pewien sposób, czasem oczywiście idę szybciej, bo może wcześniej zaczęłam. Poza tym, ja się nigdy nie zbudziłam. Ja już tutaj taka przyszłam dziwaczna. Nie przystająca do niczego i nie miałam tego momentu, że to nagle się we mnie urodziło. Nie, ja tylko miałam moment, w którym pozwoliłam, żeby to pracowało. Kiedy się zgodziłam na to, że w pewien sposób będę się różnić i że jeśli przyjdzie Jakaś trudność, to będę musiała poradzić sobie sama, bo nie będę miała blisko siebie wielu energii, na których będę mogła się oprzeć, bo moje są silniejsze. Akceptacja to tak, to miało we mnie, w moim życiu swoje miejsce. Ale nigdy nie byłam w tym wcieleniu śpiąca. Zawsze widziałam, jak jest. Widziałam jasno, docierałam w takie aspekty, do których inni często nie mieli dostępu. Nie dlatego, że mieli mniejszy potencjał, tylko że on jeszcze był nieobudzony. Bo każdy z nas ten potencjał ma olbrzymi. Taki jak Bóg. A na ile pozwolimy mu być aktywnym. To już kwestia światła w nas, prawdy, etyki, braku lęku. Niech ten mój dzisiejszy wywód będzie zaczynem do tego, do czego zainspirował mnie też jeden z moich dzisiejszych rozmówców. Krótko wymieniłam kilka zdań. Wam to powiedzieć: budujcie w sobie nowe przestrzenie. Nie myślcie, że warto się nauczyć sprawnie poruszać na polu minowym, albo dobrze sterować na oceanie w sztormie. Po co? Zróbcie nowy ocean według własnych zasad, na którym nie ma sztormów. Tylko wasza wyobraźnia jest granicą. I taki świat będziecie mieli wokół siebie. Ktoś mi kiedyś niedawno zarzucił, że robiąc audycję o Białej Księdze, yy, to właśnie straszę ludzi, bo przecież to już było. Nie, ja nikogo niczym nie straszę. Ja tylko mówię, że dostaliśmy do ręki nowe narzędzie. Wierzy Zięba w audycji, którą nagraliśmy, też przypomni wam o jednym mocnym narzędziu. I to już będzie jakby yy, też poza sprawami związanymi z trzyliterowcem. Bo można tak zrobić, żeby nie można cię było zmusić do tego, żebyś sobie wprowadził do ciała to, czego nie chcesz. Mówię na YouTube, więc... Dbam o to, żeby wszystko było na okrągło. Słuchajcie, teraz takie pytanie: zaakceptujecie herbatki na Rumble, kiedy będę mogła mówić nie na okrągło, tylko wprost o niektórych rzeczach? Czy zaakceptowalibyście, żeby część herbatek była tam? Niektóre tu, niektóre tam, bo tak. Na miękko, to będziemy się na Rambla przysiadać. Jak już powiedziałam wcześniej. Audycja Antyrak z Jerzym Ziębą pokaże się na Rumble z zapowiedzią na YouTube. Bo no, w żadnej części naszej rozmowy nie możemy puścić na YouTube, to była taka rozmowa. Więc tam sobie pójdziecie posłuchać audycji z Jerzym Ziębą. I ci, którzy go nie lubią, bo są tacy, którzy go nie lubią, proszę tego nie odpalać po prostu. Proszę, żebyście sobie poszli dalej. Jerzy gozięby jest pełno w internecie, u mnie będziecie zawsze widzieli Jerzego gozięby. Jeśli komuś Jerzy Ziemba nie odpowiada, ma do niego osobiste pretensje. Na przykład, nie podoba mu się, że zarabia na sprzedawaniu suplementów. No każdy na czymś zarabia. Ważne, że te suple są dobre, słuchajcie. I Póki pieniądz jest, póki jest w obiegu, póki to jest ekwiwalent wymiany jakiejś, no to nie miejcie do człowieka pretensji, że on na czymś zarabia. Jeśli fajne rzeczy robi, jeśli pomaga ludziom, to super. Natomiast jeśli Wam się to nie podoba, jeśli chcielibyście mnicha buddyjskiego z miską ryżu i na bosaka. No to oczywiście macie kontakt z najbogatszym człowiekiem świata wtedy, bo mnich buddyjski z miską ryżu, pewny, że zawsze będzie miał wszystko, czego potrzebuje, to jest najbogatszy człowiek świata. Ale my tu wszyscy jesteśmy w takim momencie, w którym mamy coś do zrobienia, do przepracowania. Oczywiście są między nami mistrzowie, nauczyciele, którzy przychodzą tu po to, żeby Uczyć innych. Czasem biorą te role, czasem nie, ale po to tu schodzą. Są tacy awatarowie, mistrzowie, są też ludzie na ścieżce rozwoju. I nikomu do tego, kto potrzebuje przepracować co. I czego potrzebuje doświadczyć. To, że ty masz jakąś tam potrzebę, to nie znaczy, że nie zrobiłeś niczego w życiu, co skrzywdziło innego człowieka albo ciebie samego. A ktoś inny ma inną. Dlatego zrobiłam podcast, zanim coś powiesz, a właściwie audycję. Przypominam, nie mamy prawa do osądu. mamy prawo tylko. Jeśli z czymś nie rezonujesz, to pomiń. Jak gdzieś widzę jakąś sieczkę. Estetyczną, no to nie idę jej sobie obejrzeć i opluć. Nie robię o tym audycji. Nie omawiam, ekscytując się głupotą idiotyzmami i złym zamysłem. Po prostu pomijam. W ogóle nie zwracam mojej uwagi na to coś. Mijam to jak wystawę na pięknej ulicy, którą nie zarezerwowałam, która nie jest dla mnie. Ona nie jest do mnie zaadresowana. Dlaczego miałabym ją oglądać? Dlaczego miałabym ją komentować? Dlaczego miałabym przed tą wystawą wznosić nienawistne okrzyki i zachęcać innych, żeby zaatakowali tę wystawę razem ze mną? Dlaczego miałabym to zrobić? Przecież wtedy. Wzmocnię pole morficzne tej wystawy. Zatem, kochani, nie wzmacniamy pól morficznych tego, co nam się nie podoba. Jak nam się coś nie podoba, to mijamy, idziemy dalej. Jeśli ja się komuś nie podobam, odsubskrybowujemy, idziemy dalej. Nie zaglądamy z ciekawością, co to dzisiaj powiedziała i czy można jej przywalić. Po prostu idziemy dalej. Idziemy tam, gdzie nam się podoba. Gdzie mówią o reptylianach, gdzie mówią o złych ludziach, yy, gdzie mówią o szatańskich rytuałach, gdzie stosują magię chaosu, gdzie wróżą. A idźcie wtedy. Tutaj nie będzie takich tematów. Tutaj będzie światło. To taka moja rola. Na tym świecie. Tutaj będzie moc osobista, bez żadnego guru, bo ja nie aspiruję do tej roli w ogóle. Ja się tylko dzielę jakimiś swoimi przemyśleniami, dziś się dzielę i jutro zniknę. Taki jest plan. Gadam tyle, ile czuję, że to potrzebne. Gadam tyle, ile uważam, że mam coś do powiedzenia i że to coś może warte dla kogoś, a potem któregoś dnia odpalicie ten kanał i tu nic nie będzie. Ja po prostu zniknę. I pamiętajcie, żeby wtedy wszystko pokasować, bo takie będzie moje życzenie. Przyjdzie taki moment, w którym uznam, że to, co miałam do zrobienia, jest już zrobione. Bo ja nie mam wsparcia, żeby się pokazywać, żeby jeździć po jakichś festiwalach, przemawiać, występować na różnych kanałach. Nie, ja mam inną pracę. Ja prowadzę osobiste coachingi i osobiste terapie. Nie reklamuję ich. Nie zrobiłam ani jednego materiału o tym. Kto chce, to przychodzi. I płaci mi za mój czas. Nie zarabiam na moich publikacjach, macie do nich dostęp, a któregoś dnia moja intencja zadecyduje, że po prostu znikną. Więc póki jestem, póki ze mną rezonujecie, to pijcie ze mną herbatę. A jeśli z czymś nie rezonujecie, to nie organizujcie armii, bo wtedy wzmocnicie to, czego nie chcecie. To idźcie gdzie indziej. Idźcie tam. Gdzie jest Wasz moment, Wasze miejsce i odpowiedni czas na doświadczenie, o które tu przyszliście. No bo mówiąc zgrubnie, gdybyśmy nie mieli nic do przepracowania, my wszyscy to by nas tu nie było. Każdy z nas ma coś do przepracowania i my stanowimy, czy to jest dopust Boży, czy to jest lekcja. Nasza percepcja. Czyni nas szczęśliwymi, bo jeśli wszystko postrzegamy jako lekcję, to mówimy: Wow, ile tu jest wiedzy, jak mogę urosnąć, jak to cudownie! A jeśli mówimy: No tak, znowu mi się nie udało, znowu wszystko przeciwko mnie, znowu jest źle, no to stwarzamy taki świat i on stopniowo nas zjada. Jesteśmy jak wąż, który zjada własny ogon. Więc moi kochani, zważajmy, w jakiej energii się zanurzamy i pamiętajmy, że nasza energia ma swój początek w naszej intencji. Czyli ważne, żeby sobie wyobrażać właściwe rzeczy, taki świat i taką rzeczywistość, jaką chcecie, bo wtedy taką zyszczacie. A jeśli wszędzie widzicie pole minowe, pułapki, podczepy, diabłów, szataństwo, no to stwarzacie to, zasilacie to. I oczywiście tacy agenci ciemności powinni się zastanowić, co robią. Rytualizujmy to, co jest naszym oddychaniem, na przykład medytację. Powiedzmy sobie, że wejrzenie w siebie, w ten styk Materii duchowości, codziennie, kilka razy dziennie, to jest proces ważniejszy od oddychania. No, nie zabierając niczego oddychaniu, które w tej chwili jest ważne. I nie zapominając o potędze światła kierowanego do ziemi, depozytu tej naszej rodzimej, dobrej świadomości. Łączmy się ze źródłem za sprawą świadomości Ziemi. Naszej dobrej Black G. No i to, co ja mogę powiedzieć dziś, powoli już kończąc tę herbatkę, no to oczywiście połącz mnie ze źródłem. Jeśli wy chcecie, powiedzcie to ze mną. Możecie nawet to napisać w komentarzach. Wtedy ten akt będzie jeszcze silniejszy. A to, że zwracamy się do naszej rodzimej Black girl, dla wszystkich, którzy tutaj są i mnie słuchają, jest oczywiste. Także zawsze mówię, nie słuchajcie mnie na wyrywki. Starajcie się zachowywać ten progres, tę kolejność. Wtedy wszystko się układa w całość. Wtedy ta nasza świadomość płynie jak rzeka we właściwą stronę. A nawet jest wodospadem. I nie mówię tu o poziomach góry i dołu, tylko o sile nurtu. No i wiecie, ja jestem takim bytem, który zawsze widzi co najmniej dwie tęcze. <grytanie> I to wam proponuję. No dobrze, słuchajcie. Yy, niedługo będzie pan Łazariew. Niedługo będzie aura. Yy, niedługo będą no, dziś wieczorem będzie yy, antyrak. Zobaczymy, czy uda się to zaraz puścić. Jeśli nie uda się zaraz puścić, no to znaczy, że ten antyrak, o którym teraz powiedziałam, to już był wczoraj. Ale mam nadzieję, że się uda zaraz puścić tę herbatkę. Albo, jeśli pójdzie jutro, no to znaczy, że nagrałam to wczoraj i że. Dziś w czwartek wieczorem był antyrak. Nagrywam tą, tę herbatkę. 14 września. A nie, to antyrak jest jutro. To dziś wieczorem będzie herbatka. To co nagrywam teraz. Ponieważ mam jeszcze jedną kwestię do poruszenia. Zwierzaczki. Troszkę zacznę, bo oczywiście zwierzaczki nagram w osobnym podcaście. Słuchajcie, zwierzęta nasze, które są. Są nasiąknięte naszą świadomością. I dźwigają nas na sobie. Zatem szanujcie te zwierzaki. I pamiętajcie, że jeśli macie zwierzę blisko siebie, no to zazwyczaj go nie zabijacie i nie zjadacie. No więc właśnie nie zabijajcie nikogo i nie zjadajcie. Niedługo będzie osobny podcast o mięsie. Napisałam go sobie, bo jest trudny. Może niebawem go nagram. Dla wszystkich, którzy są w stanie bez pały podejść do tego tematu, otworzyć się na ten temat, to ja zapraszam. Wszyscy, którzy kwią w pysze i dominacji, no to ich nie zapraszam. A jak ktoś mi wytacza argument, że Pan Bóg powiedział, żeby człowiek czynił sobie ziemię poddaną, to wiecie co On powiedział? Żebyśmy naszą energią stwarzali ziemię wspaniałą. Żebyśmy mieli moc, reatorów, a nie żebyśmy byli zabójcami, konsumentami świadomości. I depozytami strachu, lęku i najniższych wibracji przerażonych zwierząt. Nie bądźmy jak pasożytnicze blegdy, które ma zmniejszone spektrum widzialnego światła, do aspektów przeżycia, seksualności i kalkulacji. I nigdy sobie tego nie pozwólmy zrobić. Dwierzaczki, to nasi lekarze, przyjaciele, jak ja to mówię, psychoterapeuci. Tak, tak. Zatem, jeśli jeszcze nie masz pieska, to koniecznie powinieneś skorygować ten błąd. Bo, jak kiedyś powiedział mój przyjaciel, wiesz, no teraz nie ma psa, nie możemy właściwie robić to, co chcemy wtedy, kiedy nie ma psa. No tylko właśnie wtedy tego nie robimy. A wszystko, co chcemy, robimy wtedy, kiedy pies jest. Pies, kot to nie kłopot, to ubogacenie życia. Każdego pieska, każdego kotka, każdego towarzysza na czterech łapkach możesz nauczyć, żeby wszędzie się z tobą przemieszczał, wszędzie jeździł. No i ja z moimi zwierzętami tak mam. I Wiecie co? Moje życie jest znacznie radośniejsze i codziennie się po 500 razy śmieję patrząc na świetne miny i kalkulacje mojej zenki, która dostarcza mi po prostu radości ala long. To jest moja psychoterapeutka. Przyjaciółka. No, widzicie ją czasem, jak Simon. Jak. W, jako Simon cat wyłania się gdzieś tam za mnie, jak na, za długo siedzę w kamerze. Ona wszystko wie. Naprawdę. Także. Po zwierzaczkach otwieram. Będzie. Yy. Osobny cykl podcastów o zwierzętach, bo tak strasznie trudno się z nimi żegnać, i tak strasznie trudno bez nich żyć, i takie straszne rzeczy im robimy. No pamiętaj, krówka i świnka, taki sam ssak jak piesek, tak samo mądry. Jeżeli w ogóle kryterium mądrości ma tu znaczenie, samo serdeczny. Tak, tak. A kurkę to możesz tak nauczyć, jak moja przyjaciółka, która stając w ogrodzie krzyczy: Marzena! I ona po prostu biegnie z najdalszego zakamarka, bo została zawołana. Kurę możesz wyklikać, tak jak pieski. Biegają torki. Z kaczką się możesz tak zaprzyjaźnić, że będzie spała pod furtką, czekając na ciebie, a nie w swoim końcu. To po co to jeść? Czy my jesteśmy jakimiś głodującymi osami? A tak w ogóle, wiecie, można żyć bez jedzenia? Mój najdłuższy post trwał półtora miesiąca. Post na wodzie. I niebawem mam plan znów taki powtórzyć, ponieważ już yy, za dwa albo trzy dni będzie u mnie duży transport mojej nanowody plazmowanej. To ja przechodzę na głodówkę, bo tak naprawdę. Nigdy nie byłam sprawniejsza mentalnie, intelektualnie i świetliście, jeśli chodzi o ciało świetliste, niż w tym czasie, w którym nie jadłam. Do takiego postu trzeba mieć żywą wodę. Więc ja dlatego czekam, aż ta woda do mnie przyjedzie i wsiadam do tego wagonika. Tak więc. Myślenie o tym, że jak ci się w żołądku wydzielą soki, to musisz kogoś zabić, albo kupić tego trupa, którego ktoś już tam zabił. To, jest, to są manowce, moi kochani. I nawet jeśli jeszcze do tego nie doszliście, to prędzej czy później ten krok zrobicie, bo to się w was obudzi. Obudzi się w was potrzeba, żeby nie być pasożytem, bo tę energię pasożytniczą. Właśnie implementuje nam Matrix. On chce, żebyśmy weszli w rolę drapieżników i padlinożerców. A my, nie słuchając jego potrzeb, jesteśmy kompletnie niezależni, samostanowiący i wolni. Bo wolność to stan ducha, chociaż dwie osoby w komentarzach podkreśliły, że się ze mną nie zgadzają. Tak, tak. Wolnym można być nawet w więzieniu, jeśli się umie odpowiedni stan ducha w sobie wznieść. Tym, którzy nie wiedzą, o czym mówię, proponuję nowelę Łysiaka Szachista. Sięgnijcie. No, z tych jeszcze aktualności, Na drobie niedługo książki, przygotowuję się do w, w chyba. Ważnej audycji związanej z działalnością wydawniczą mojej ulubionej witryny Indygo Book. Szymonie, dziękuję Ci za te książki. Szymon mi je udostępnił, właściciel wydawnictwa, bo są wspaniałe. Będę mówić o książkach Roberta Schwartza. Zatem słuchajcie. Będę nadrabiać wszystko, bo tutaj też prośba, żeby podgonić podcast o uzależnieniach. Tak, będzie o uzależnieniu od seksu i pornografii niebawem. Już mam napisany ten podcast. Muszę go tylko nagrać. Zatem słuchajcie, no tyle z ogłoszeń. Nieparafialnych. Mam nadzieję, że zrobicie sobie jeszcze jakąś tam filiżankę. Ja piję herbatę z filiżanki i z kubków pięknych, bo... Jestem wielbicielką tych wszystkich przepięknych kubeczków, filiżanek, talerzyków, porcelanowych. Uważam, że to jest chwila, ta herbatka w życiu człowieka, kiedy on powinien mieć w dłoni piękny, inspirujący gadżet do tego służą przedmioty. Że powinien się nim cieszyć, że powinien pomyśleć o skojarzeniu cudownym które ten gadżet niesie. Dlatego ja w prezencie takie gadżety daję, które mają w sobie zaklętą tą wspaniałą dobrą energię. Uważam, że w moich gadżetach ona jest. One mi się zawsze z czymś kojarzą, mają jakiś zapis. No a jeśli ja potrzebuję sobie coś zaprogramować, to ja sobie jakiś kubeczek, filiżankę, biżuterię, złoto się dobrze programuje. Stawiam na mojej i po prostu nasycam to odpowiednią zawartością. I moja rzeczywistość również przez to ma świetne walory. Oczywiście możecie też to robić w ograniczonym stopniu, ale jednak własnymi rękami, yy, ze sprawą własnych charyzmatów. O tym też postaram się nagrać osobny program. Jak sobie programować przedmioty? Jak programować wodę? Myślę, że każdy to umie, także może to nie jest takie. Taki temat bardzo na czasie, tak, i bardzo potrzebny, ale jak sobie zaprogramować każdy przedmiot, jak sobie y, tą własną przestrzeń oczyścić i y, y, spowodować, żeby ona była nasycona, żeby w niej było miejsce na Waszą energię i wyłącznie na skutki Waszej kreacji. No to to jest właśnie to, co będę chciała w tej audycji pomieścić. Y, jeśli macie jakieś pytania do QA, przypominam to piszemy na mail asystentmałpa.kwanty.pl Niebawem również pojawią się posty na moich mediach społecznościowych, w których też będzie można takie tematy wpisywać. Przypominam też, że gdyby ktoś chciał się nagrać ze mną krótko do Moniki Nocą, do takiego nowego cyklu, to będzie dostęp do takiego, do krótkiej rozmowy coachingowej ze mną. Oczywiście gratis. W zamian za to, że ta rozmowa będzie też mogła być inspiracją dla innych. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, te rozmowy będą anonimowe, będzie słychać tylko Wasz głos, bo taki jest zamysł. A jeśli ktoś będzie chciał, żeby podać jego dane, to one się tam znajdą. Także też wtedy piszcie, że się zgłaszacie do Moniki Nocą na ten sam adres: asystentmałpa.fanty.pl. No, i na koniec tej przydługiej herbatki odpowiem na pytania, o co chodzi z cichoświatłymi. Cichoświatli to jest społeczność, która się buduje spośród tych aniołów, które mi pomagają. To są ludzie, którzy się bezinteresownie zgłosili do pomocy przy rozpowszechnianiu treści, które uznali za wartościowe, tych, które ja. Rejestruje czy przekazuje dalej. Dla nich te treści były wartościowe, chcą się nimi podzielić, pomagają przy ich tworzeniu. Bez ich pomocy to nie miałoby takiego tempa i takiego cudownego rozmachu. To dzięki tej grupie aniołów, oni się nazywają cichoświatli. Kiedyś byli tacy cichociemni, a teraz są cichoświatli, bo chodzi o niesienie światła. A cicho, no bo ja cichocka jestem. Zatem cicho światli to jest grupa, która tak naprawdę jest koło mnie i bez której Wam byłoby trudniej mieć dostęp do tych treści, które yy, mogę dystrybuować. Jestem bardzo wdzięczna cicho światłym. Oni będą mieli oczywiście pewne przywileje, które, o które poprosili, proponują, będą je mieli, będą mogli się ze mną spotkać. Będą mieli dostępy do pewnych rzeczy, do których no nie ma dostępu, bo jestem trochę też pozasłaniana przez różnych pomocników. Bo gdyby nie ich praca, to cały dzień siedziałabym przy smartfonie i odpisywała na wiadomości. A z różnych powodów to nie jest nic dobrego. Więc cicho światli, to taka społeczność, która wzięła. Aktywność wzięła w ręce sprawczość i pomaga mi w tej pracy, którą wspólnie wykonujemy, bo my wspólnie budujemy taki fajny ogród, prawda? To jest to jest coś, co jest wyjątkowe. Czyli udało nam się coś? O czym wszyscy mi mówili, że mi się nie uda, że nie uda mi się stworzyć społeczności bez hejtu, nie życzy, bez nieżyczliwości. Bez wojny. No się udało. I ona rośnie z każdym dniem. I jeszcze są ludzie, którzy biorą w swoje ręce aktywność. Oni pracują przy deskrypcjach. Adminują na wszystkich moich kanałach, bo jak powiedziałam, ja nie daję banów. Zatem nie piszcie, że ja Wam dałam bana. Bany dają admini. Oczywiście mają moje wytyczne, czyli. Wszystko, co mogłoby powodować rozsianie trądu, nienawiści, wojny, złych słów, złych energii i złych intencji, jest z tej przestrzeni usuwane. Jeśli kiedykolwiek byłeś tutaj, przyszedłeś się wyżygać i cię zabanowano, no to albo musisz przeprosić i poprosić, żeby cię odwieszono i obiecać poprawę, albo musisz po prostu założyć nowe konto i wtedy być grzecznym. To ci się nic nie stanie. I pamiętaj, że to, co tam piszesz wszędzie na moich mediach, no to nie wiadomo przez czyjeś to przejdzie, bo adminów jest pięciu albo sześciu. Sześciu. I pisz tak, żeby to nie poruszyło negatywnie żadnego z nich, bo każdy z tych adminów ma inny miernik w sobie. Każdego z nich porusza co innego. Zatem dbaj o to, żeby Twoje słowa były pełne miłości, życzliwości. Jeśli potrzebujesz wyrazić dezaprobatę, to rób to z szacunkiem i pięknie. Zawsze możesz powiedzieć. Nie podoba mi się pani wypowiedź. Nie rezonuje z nią. Ale nie możesz napisać. Ale pani jest durna, tak jak ostatnio przeczytałam. Yy, kilka wulgarnych słów. Yy, Fajne takie jedno zaczynające się na C. No, oczywiście zabanował to sam YouTube, bo ja mam tam takie filtry wpisane. No więc tyle z tego wyszło, że ten człowiek, który się tutaj uzewnętrznił, chciał tą awanturę zrobić, no to się nadenerwował, naszarpał, a ja nawet tego nie zobaczyłam. Dopiero jedna administratorka mi powiedziała o tym, jako o żarcie. Więc dajcie sobie spokój z tym negatywizmem, bo i tak on do mnie nie dotrze. Nie poruszy mnie negatywnie, za to Was poruszy i Was zje. Jak potrzebujecie pokrzyczeć, powrzeszczeć, zwłaszcza ponapadać na innych, albo y, pokoncentrować na sobie negatywną uwagę, bo tak się czasem dzieje podczas czatów, tak, na premierach, że przychodzi ktoś, kto nagle mówi: A ja to będę sobie teraz wódkę pił i co mi zrobicie? No to jest taka y, śmieszna metoda odwrócenia uwagi od tych wspaniałych, rozmówców, których ja zapraszam, żeby do was coś powiedzieli. No i ja też na to nie pozwalam. Wtedy podczas premier jestem. I czasem jak widzę coś takiego, to też jestem autorką bana. Tylko wtedy. Natomiast generalnie te wypowiedzi w naszej przestrzeni muszą być adekwatne do tej przestrzeni, czyli muszą mieć bardzo, bardzo dużo dobrej energii, ciepła. A jeśli jest jakieś niezrozumienie, to zawsze sobie wszystko wyjaśnimy, bo do tego służą chociażby te herbatki. Luzik. To co, kochani? Kończę, bo już jest. Patrzę na tutaj na ten zegarek. Prawie godzina 7, a ja muszę nagrzyby iść jeszcze. Muszę się przygotować do audycji Zendim, którą w nocy będę nagrywać. No, mam jeszcze wieczorny set pracy. No, a pieski. Też mają swoje prawa. No i wczoraj nie byłam na grzybach, bo gadałam z Jurkiem Ziembą. No to dzisiaj muszę zobaczyć, co tam wyrosło w tych moich miejscach, gdzie zwykle zbieram morze borowików. No to co? Idziemy na grzyby, kończymy herbatę. No i się widzimy. Niebawem. Słyszymy. A widzimy też, bo dzisiejsza audycja z Julią Cannon będzie do kamery. No to będę musiała zrobić makijaż. Wow! No co kochani, do następnej herbatki i do wszystkich następnych audycji, jeśli nie macie mnie dość, to ja tu jestem. Przytulam was mocno, kocham was, cieszę się, że mamy ten nasz ogród. Pa, pa.